W jednym z poprzednich odcinków powiedziała Pani przy ocenie któregoś występu, że o tym tańcu będę myślała kiedyś. Tak jak myślę o tych tańcach z poprzednich edycji, ciągle mam je w sercu, ciągle mam je w głowie. Które występy Pani ciągle właśnie pamięta tak dobrze? Wydaje mi się, że rzeczywiście najbardziej zostają w naszych głowach występy wzruszające lub śmieszne. Jest jakiś taki konkretny? Zabawne, no ze śmieszny, bo to najtrudniej wbrew pozorom, to oczywiście Pudzian i jego Szrek. To w ogóle jest coś, które zostanie w naszych oczach cały czas. A wzruszających było troszkę, wiesz co, tych występów. Pamiętam i Justynka Steczkowska miała taki występ. Pamiętam i Agatka Kulesza miała taki występ. Z ostatniej Ewelinka Lisowska, Anetka Zając, czyli tych występów takich troszeczkę rzeczywiście, wiesz, pojawiło się w tym programie i to są takie perełki, które mijają lata, a ty tak, o, rzeczywiście, i ty pamiętasz te tamte. I to jest najpiękniejsze. Dziś, po tej edycji, będę pamiętała wrócić do domu. Kajry i Rafała.